witam Państwa w Pubie Biblioteka. Dzisiejszego wieczoru odbędą się już szósta edycja Mistrzostw Świata w Łapki. Do tej pory mistrzów wyszli 5 Polaków i 2 zagranicznych. Już zaproszony Erasmus, to szybkość tutaj gra zasadniczą rolę i powrót do radości i duchu dzieciństwa. Z nami tutaj siedzi pan Tomasz, tak? Pan Tomek już od wielu lat zajmuje się profesjonalnie sędziowaniem tego turnieju. Dzień dobry. Tak jak Łukasz mnie już przedstawił, zajmuję się profesjonalnie sędziowaniem tej dyscypliny sportu, czyli łapek. Regulamin jest bardzo prosty. Mamy 2 kategorie. Wielkie rączki, łapy jak płochny. Wiadomo, dzielimy na te dwie kategorie. Gramy do 5 trafień, jeżeli na przemian, jeżeli nie przyniesie to efektu, jest dogrywka i do pierwszej skuchy. Tak zwana nagła śmierć. Tak zwana nagła śmierć albo złoty gol, jak w hokeju. Panie Tomku, czy ja mógłbym prosić uprzejmie, aby pan jeszcze opowiedzieć o tym, jak powinna wyglądać postawa, jak powinna wyglądać ręce? Postawa wyprostowana, ręce zgięte w łokciach przy ciele pod kątem 90 stopni. Nie można uderzać jedną ręką, uderzamy 2 naraz. Niewskazane są różnego rodzaju kastety, to gdzieś siekiery, noże i tego typu przybory. No, mistrzom świata w takich kategoriach dziękujemy za udział od razu. Panie Tomku, a czy można oszukiwać grając w łokcie? Raczej się nie da. To jest tak prosta gra, że można wychwycić każde oszustwo. A na przykład jak jest zadany bardzo mocny cios, taki, żeby kogoś skrzywdzić, co wtedy polega? Pierwsze ostrzeżenie, następnie za drugie ostrzeżenie... Nagła śmierć. Dokładnie. Nagła śmierć tego, który zadał ból. No tutaj dzisiaj no ciężko nam powiedzieć, czekamy jeszcze ile osób przyjdzie. No w zeszłym roku mieliśmy 60 osób, które wzięło udział w całej zabawie naszej. No dzisiaj zobaczymy, no mam nadzieję, że to będzie rosnąca frekwencja. Może jeszcze ja przedstawię w takim wypadku, tutaj pozwolę sobie podnieść troszeczkę. To jest certyfikat dla pana Tomka, wystawiony przez nasz klub. Jak powiedziałem, pan Tomek już od wielu lat zajmuje się profesjonalnym sędziowaniem i również może szkolić sędziów. Także gdyby ktokolwiek był chętny do tego, żeby zostać sędzią, międzynarodowym sędzią tej gry, pan Tomek jest w stanie wyszkolić tego profesora. Łukasz Szujewski. Tomek Federowicz.